Jadwiga Emilewicz opuszcza porozumienie. Wicepremier Jadwiga Emilewicz: podjęłam decyzję o opuszczeniu porozumienia. Podjęłam decyzję o opuszczeniu porozumienia. Pozostaję w klubie PiS i będę wspierać Zjednoczoną Prawicę, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. W bardzo poważnych kryzysach ostatnich miesięcy, które istotnie zagroziły trwaniu Zjednoczonej Prawicy, znaleźliśmy się z szefem porozumienia Jarosławem Gowinem po przeciwnych stronach sporu. Nie jest to kwestia przypadku, ale zasadniczych różnic w rozumieniu politycznych celów i metod, przyznała Emilewicz. Z Jarosławem Gowinem nie zgadzałam się ani w maju, kiedy wewnątrzkoalicyjny spór o termin wyborów postanowił on przenieść na forum publiczne. Ani w tej chwili, kiedy, w krytycznym dla prawicy głosowaniu nad ustawą o ochronie zwierząt, podjął decyzję o wstrzymaniu się od głosu, ponownie ryzykując stabilność i istnienie koalicji, podkreśliła. To dla mnie bardzo trudna decyzja, Emilewicz, zapytana o sobotnie oświadczenie dotyczące nowej umowy koalicyjnej, wskazała, że jest to bardzo dobra informacja dla Polski, bo ten stan niepewności nie powinien trwać zbyt długo. W moim przekonaniu obóz Zjednoczonej Prawicy jest dzisiaj najlepszą odpowiedzią na te trudne, niepewne czasy. Miejmy więc nadzieję, że umowa koalicyjna w sobotę będzie podpisana i nowy rząd rozpocznie pracę jak najszybciej, zaznaczyła. W związku z ustaleniami liderów, na każdą z partii koalicyjnych przypadnie po jednym resorcie, a, jak wiadomo, do rządu postanowił wrócić Jarosław Gowin, zatem wkrótce skończy się moja misja. Ale to nie jedyny powód. Podjęłam decyzję o opuszczeniu porozumienia, powiedziała, zapytana o swoją rolę po rekonstrukcji. To dla mnie bardzo trudna decyzja, ponieważ to Jarosław Gowin wprowadzał mnie do polityki, a partię razem zakładaliśmy i tworzyliśmy przez lata. Jednak, wśród wszystkich dostępnych możliwości, ta wydaje się najuczciwszą, podkreśliła. Uzgodnienie wspólnych stanowisk nie jest możliwe. Wiem, że Jarosław Gowin inaczej dzisiaj rozumie i ocenia te działania i wiem, że chodzi tu o kwestie podstawowe. Mam też świadomość, że uzgodnienie wspólnych stanowisk nie jest możliwe. Jestem wiceprzewodniczącą porozumienia, partii, w której nazwie znajduje się nazwisko Jarosława Gowina. W tej sytuacji uczciwość nakazuje mi, gdy przestaję utożsamiać się z linią jej lidera, opuścić tę partię, podkreśliła Emilewicz. Bezpartyjna wicepremier, zapytana o to, czy pozostanie w klubie PiS, odpowiedziała, oczywiście. Będę wspierać obóz Zjednoczonej Prawicy, bo dzisiaj najważniejszym celem jest stabilność rządu. Będę posłanką bezpartyjną w klubie PiS, poinformowała Emilewicz. Z mojej perspektywy najważniejsze jest to, żeby projekty, nad którymi pracujemy, były realizowane bez zatrzymania, dodała. W ubiegłym roku zostałam wybrana na posłankę z Poznania, mam zobowiązania wobec swoich wyborców. W najbliższym czasie przedstawię bilans swojej rocznej aktywności w Poznaniu oraz dalsze plany dla regionu. W swojej pracy parlamentarnej będę też wspierać rządowe projekty. Zamierzam wspierać rząd w realizacji czekających nas, trudnych reform, które pozwolą Polsce wrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Jednocześnie będę nadal bardzo dobrze życzyć porozumieniu, partii, którą miałam zaszczyt zakładać i współtworzyć, wskazała.